Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dainbix i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z Beast War. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co do tej pory się u mnie zmieniło. Już na pierwszy rzut oka widać, że mam nową maskę. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę Wam pokazać. Dobra, także maskę widzicie. Chyba tutaj nic, jeżeli chodzi o ubranie, nie mam więcej. Ja Wam pokażę, jakie mam nowe pszczoły, bo jest ich trochę. Kota chyba nie widzieliście. Kot jest nowy, już mam nawet nabity tutaj 152. Chyba nie widzieliście, bo chyba go nie pokazywałem. Potem w końcu załatwiłem sobie tą gumową pszczołę. Gobi. Ona chyba w angielskiej wersji, jak nie zmienimy języka, się nazywa. Albo gumi. Nie jestem pewny. Teraz kupiłem też prezent, jak widać. I prezent jest fajny, właśnie. Właśnie, zaraz wrócimy do prezentu. Potem kupiłem Chris Monby. To jest karmazynowa? Nie wiem też. Dobra, ale kupiłem tą pszczółkę. I mam jeszcze jednego slota. No i tutaj już mam trochę miodu, jeszcze brakuje mi, ile tam jest chyba teraz, jeszcze 200 milionów mi brakuje bodajże do kolejnego slota i będę miał 40 pszczół. Ten slot zostawiłem, bo chciałem z wami go otworzyć. Dlaczego? Bo stać mnie teraz aktualnie na, nie na tą, na Mythic P, Mythic E. Na to mam 100 miśków. Bo, no, 100 miśków, zacznijmy od tego. 103 nawet. Także kupujemy to jajko. Bum. Mamy to. Mamy to, super. Lecimy, bo to jajko jest. Wkładamy je tutaj, zobaczymy, co będzie. Co, jakiego mytyka dostają. Oby jakiegoś czerwonego, by było super. Co to jest? Aha, okej. Okay. Co on daje? Ta. Tadpole B. Mythic B. Także pierwszy Mythic. Super. Super. Teraz polecimy, mam nadzieję, szybciej w następne Mythiki. Ogólnie wykorzystałem dzisiaj trochę żelek tych Royal Jelly. I zostało mi 28. Przed chwilę nie miałem żadnej, także no trochę zmarnowałem ich. Wróćmy do tej pszczółki, bo jestem ciekawy, co ona daje. No, muszę zacząć czytać, co one dają w ogóle, bo jak nie czytam, to potem nie wiem, skąd mam bonusy. Także zobaczmy, co ona daje. Super, szkoda, że niebieska, no ale się przyda, myślę. Okej, plus 10 do niebieskiego. Instant Bubble Conversation. Okej. Wymienione plus, nie, minus, plus, co to jest minus 50%, a tak, minus 20, minus 25. Dobra, co tu jest? Blue Bost, Poland from Blue Flowers, okej. Okay. Czyli okej, okay. Daje plus 20%. Pyłku z niebieskich kwiatów. Teraz tak. Aha, dobra, już wiem, co to są. Dobra, ona przywołuje te żaby. Dobra, to jest fajna pszczoła. Okej. Okay. I żaba jest na 20 sekund, plus 2 sekundy za każdy level. Okej. Okay. Okej, okay, no to spoko. I also attack nerwy, jednak być attack echo sense. Aha, i te żaby też atakują atak tych żab jest 10 razy taki jak atak pszczoły. Okej, okay, super. A atak pszczoły jaki jest? Aha, okej. Okay. Bees attack, bees attack. No trochę mało, no ale dobra. Jeżeli jest gifted,
ma szansę 10% szansy plus 2% za każdy level na przywołanie Gifted Frog, czyli żaby ulepszonej, która ma większy zasięg języka, zbieranie i attack speed, ok. 50% więcej ataku. Ma szansę przywołać się złote bańki i balony. Ok, może atakować balon, ok. Gifted abilities, baby love. To jest połączone chyba. Baby love. Okej, okay. Ona też daje tak jak ta pszczółka, która to była? Ta. Shy Bee. Ona nam daje baby love, czyli tam do szczęścia. I ta też chyba. Okej. Okay. Dobra, no i tutaj jest o tych bańkach. Red, white, blue, ok. Super, dobra, ta jest fajna. Dobra, ona daje te żaby, to spoko. Spoko, to mi się podoba. I tak, ile ja mam jeszcze? Dobra, i chciałem wam pokazać, bo dzisiaj dosyć dobry drop miałem, bo w pewnym momencie zauważyłem, że mam już 5 złotych jaj. Nawet nie wiedziałem skąd. Wydaje mi się, że ten gracz, który tutaj jest, chyba od niego, albo od tego, który ma 16 pszczół, wydaje mi się, że dostałem prezent od nich i dostałem to jajko. Chociaż nie wiem, albo z jakiegoś questa. No w pewnym momencie miałem jajko i potem zauważyłem, że mam też Startrit. Startrit zaraz sobie wykorzystamy i wykorzystamy sobie to na tym prezencie. Dlaczego? Bo prezent daje... Już sobie zerknąłem, jak to wygląda. Nie, to nam się czasem zmieni. Jeżeli chodzi o te ciasteczka Startrip, to mi się wydaje, że najlepiej używać je na tych pszczółkach, bo eventowych, bo ich nie możemy zamieniać właśnie na te gifted. Jedyny sposób to jest właśnie dawanie ciasteczek. Czemu prezent? Już pokazuję. Przecież kot też chyba jest dobry. Nie, czekaj, chwila. Nie chciałem prezentu, chciałem kota właśnie. Kot. Właśnie, bo Toby Bee daje 50, plus 50% critical power, dlatego weźmiemy sobie to, wrzucimy na Toby Bee. Jeszcze bym teraz się pomylił. No. Dobra. Także Tobi, dajemy Tobie. Yes, ok. Gifted Tobi. Super, fajnie. Mamy jedno do przodu. Co jeszcze? Co jeszcze? Mamy coś jeszcze? Mamy 4400. Może mi się uda nazbierać na start date następny, bo chwilę, ile dni jeszcze? 25 dni. A może się uda 25 250. Zobaczymy, jak się uda. To może na to nazbieramy. Fajnie by było. Fajnie by było. No i trzecia w zasadzie sprawa, którą dzisiaj też tak byłem zaskoczony, bo dzisiaj kupiłem tą pszczółkę Crispon Bee i w zasadzie zostało mi wtedy 20 biletów. A teraz już mam 230, także bardzo szybko mi to jakoś dzisiaj poszło, nawet nie wiem kiedy. Także trochę jestem zaskoczony, że to tak mi to zbieranie szło. Te jajka, no mam 5, ale właśnie, widzicie, że mam tą czerwoną maskę. Dlatego ja nie będę kupował tej maski. Tej maski żółtej. Aczkolwiek, chwila, ta maska jest dobra, chwila, zobaczymy sobie tam, ona jest dobra chyba do ataku, a tamtą bym mógł kupić i zbieranie, używać.
Zobaczę, ile ona w ogóle kosztuje. Się będę musiał nad tym zastanowić. Jest strona. Stówkę. Co ona ma? Okej. Ta ma czerwony pyłek, raz 1,5. Ta ma instant capacity. Okej, to jest to samo. Pollen from Beef, a tutaj jest Pollen, a tutaj jest Red Pollen, Instant Red Pollen Conversation, Instant Flame, Pollen from Tokens, Convert Amount, Defense, the Bee Ability, Pony Pass, Kulator, Gator. Znaczy, nie wiem. Ja i tak się staram na czerwone pole iść, ale ta jest dobra chyba na wszystkie inne. No muszę się zastanowić, czy warto to kupić. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy ją kupić, czy nie. Na pewno tutaj muszę w tym kierunku już iść. Mam trzy odznaki już zrobione. Muszę iść dalej. Co to bardzo? Muszę coś wykraftować, coś taniego. Nie wiem co. Może to? Nie, nie, to nie. Tam to nie jest tanie. Najtańsze są te rzeczy, ale nie mam tych żelek. Tych galaretek. Dobra, na razie opuścimy. Mam jedno zadanie, gdzie to muszę zrobić. Ale nie mam. Ile one w ogóle kosztuje? Zobaczmy. 10, 100, 72, 1000. Okej, dobra. Czyli w sumie. 10 tysięcy, 100 tysięcy. Okej, okej, no będziemy mieli to w pamięci. Tak, co jeszcze zrobiłem? Zrobiłem coś jeszcze ciekawego? Aha, no tak, biłem na pewno pszczołę Domficius i na 10 level. Mam też mutację plus 7% ataku. Próbowałem. W sumie nie wymieniam. Próbowałem ubić tego kraba, ale dosyć ciężko to idzie. 10 level to tam jednak trochę trzeba posiedzieć na tym krabie. Więc jeszcze się wstrzyma. No chyba, że tam kiedyś pójdę i naprawdę posiedzę długo, ale. Ale tak trzeba dużo odkakać tam, więc może na razie odpuszczę. Jak będzie lepszy, a także reszta pszczół też będzie miała trafienie w jakieś tego kraba, to wtedy tam pójdzie. Na pewno ślimaka już możemy atakować. W ogóle mamy dosyć fajny atak już. Zobaczcie, 314 ataku. Znaczy całkiem fajny atak. Jak jeszcze ten upgrade dostaniemy, te trzy minki złe, to mamy 450 ataku, także całkiem spory atak. Tak mi się przynajmniej wydaje, wiadomo, nie jest tyle, co tutaj na przykład mają, czy tutaj, ale już jest całkiem spoko. Dobra, jeżeli chodzi o robaczki, to ślimaka dalej nie lubię. Dalej czekam. Kurczaka tutaj ubijam w zasadzie jak tylko się da. Tam ma około 10 levela. Też z pomocą widzów, bo też wczoraj fajnie żeśmy sobie pograli. Kilka osób, chyba nas czterech było. Także biliśmy kurczaki, biliśmy patyczaka i mieliśmy też
Deszcz meteorów był też, także całkiem spoko dużo dropu było. Właśnie, może wczoraj też zdobyłem te jajka. Nie zauważyłem. Sam jesteś ciekaw, skąd nie mam. Nie popatrzyłem wczoraj i tak to jest. Aha, widzicie. Bo tam kiedyś ktoś mi pisał, że za wilkołakiem tam jest coś. I w sumie nie wierzyłem, ale ostatnio poszedłem zobaczyć i faktycznie tam jest coś. I wczoraj mi chłopaki powiedzieli, jak to zrobić. Bo też próbowałem, tylko że nie pomyślałem. Znaczy wiedziałem, że trzeba szybko tam przejść, ale nie pomyślałem, żeby no, przyspieszenie zdobyć do plus 10 tutaj, ten hejst i dopiero się tam wbić. Ale jak tu podejdziecie, no to mnie tam zabiję. Teraz tutaj, tam jest jajko na końcu. I o właśnie, zobaczcie, tutaj wyszły pająki. Pająki nas atakują, więc jak najszybciej trzeba tam się dostać. I jeden ze sposobów to jest właśnie zdobyć te przyspieszenie razy 10 i biec w stronę tego jajka. Na pewno was zabiją, ale zdobędziecie to jajko. To jest złote jajko, także przydaje się na pewno. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ostatnio, właśnie, bo tutaj trochę mi się zmieniły amulety. Jeżeli chodzi o gwiezdny amulet, co nie? Patyczaka, właśnie, wczoraj żeśmy dosyć ładnie poszli z tym patyczakiem i mam srebrny amulet patyczaka. Potem z Biedronki do dzisiaj nie udało mi się zdobyć drugiego amuletu, raczej drugi raz wydrobić amuletu, także dalej jestem sam. Z mrówek mam przedostatni amulet. Tak. Bo na mrówkach mam max, raczej max, jest mój rekord aktualny, to jest 140 mrówek ubitych. Jeżeli chodzi o ten amulet, to jest amulet księżycowy, to chyba, znaczy teraz mogę się mylić troszkę. To jest chyba ostatni amulet, chyba najlepszy, on trochę mi zamuli, bo otwieram na drugim monitorze internet. Za dużo rzeczy mam pootwieranych. Co to? Dobra, tylko zerknę, czy... O Boże. Nie, to zamka. O, jest żabka. Super, mamy tam żabkę, jest spoko. Żabka jest dobra. Okej, okay, trochę nam to przyspieszy wspieranie. Ja tu chciałem zobaczyć. Chwilę, stanę tutaj w spoku. Żeby aż tak nie lagowało. Chciałem sprawdzić ten amulet właśnie. Czy to jest ostatni, czy nie? Znaczy ostatni możecie poznać w sumie po capacity, jaki ma. Coś mi tu internet zamówił aktualnie. Dobra, mamy mój amulet. To, co nam to pokazuje? Tak, to jest ostatni, bo ten amulet nam daje od plus 25 do 250 capacity, czyli pojemności dodatkowej. Więc to jest ostatni i w tym momencie każda następna próba kupienia nowego amuletu nam tylko zmienia staty. Ten główny stat, czyli te 250 zostaje, ale zmieniają się inne
daty i w zasadzie tutaj musimy sobie sami wybrać, które nam staty będą pasowały, które byśmy chcieli najbardziej. Okej, okay, dobra. Dobra, czyli ten mamy najlepszy jaki jest. Raczej no ze statami, może staty nie są najlepsze, bo ten collection wipe na pupach. Może staty nie są najlepsze, ale ogólnie jest ten najlepszy jaki tam jest do zebrania. Dobra. No i to by było na tyle. Chyba tak. Ogólnie pojemność nam się z wszystkiego zwiększyła dzięki tym wszystkim itemkom, które zdobyliśmy. Zrobiłem też trochę questów od Polar Beara. Science Bear coś mi się zatrzymał. Coś w questach mam ogólnie problemy z czym? Z tym Golden Cogmower. To jest z Robobera quest. Na piątym levelu bodajże ten Golden Cogmower wyskakuje, ale nie mam jeszcze tyle siły, żeby to ogarnąć i zbieram za wolno pyłek, żeby to zrobić. Tutaj mi zostają... Aha, to zbiorę na pewno, to też. Nie wiem, co to są Cogmowers i Cogturets. Aha, dobra, chyba wiem, te fit. Chociaż chyba tak, albo nie, nie wiem. Dajcie znać, co to jest. Mega masz. No chyba jak na wyższym levelu, jak się bije tego buka, to chyba są, ale nie jestem pewny. Fit mega masz. Moskitos. Aha, to Moskitos to są na pewno w tym w Roboberze. Moskitos. Konkurenc. No nie wiem, dajcie znać, gdzie to jest, znajdę. Teraz tak, tu muszę kupić to, użyć jednego hardwoods. Dobra, to później może użyję. Będę miał zaliczonego questa. Tutaj co nam, to zrobię, blue extract. Blue extract muszę jakoś zdobyć, wyzbierać. Na spokojnie, nie będę craftował tego, bo wiadomo, nie mam. Galarety. To się zrobi, to powoli zrobię, jak to zaatakował mrówki. Więc na spokojnie, tutaj też mrówki. Wszystkie questy praktycznie mrówki. Mam dużo na mrówkach, tutaj też mrówki. Tu na blenderze muszę coś wykraftować, ale nie mam. Najsłabsze, raczej najłatwiej zrobić te co, jak to się nazywa? Ekstrakty, ale no nie mam materiałów, żeby je zrobić. Okej, to się zrobi. Let's go, są ciężko do zrobienia, bo jednak trzeba trochę tego zbierać. Mimo że mam pszczółkę, to idzie powoli, ale idzie na pewno dużo szybciej niż jak się nie ma tej pszczółki, więc polecam ją zrobić. To się nazbiera. No ogólnie bardzo dużo teraz zbierania jest. Także zaczął się taki, powiedzmy, mid-game, gdzie trzeba zbierać. I w zasadzie chyba najlepsza opcja, raczej przynajmniej dla mnie, jak mam ten hełm, bo mam dużo procent na czerwone pola bodajże. Czerwony pola, gdzie? Tu, o, jest. O, aha, bo teraz zebrałem, dobra. Na biały mam 249, na niebieski 217 i na red mam 350, także mi się najlepiej na czerwonych polach zbiera. Więc aktualnie robię tak, że włączam, używam tych kostek, tych też, ale używam kostek tych dwóch. Chociaż tych podstawy 4 też bym mógł użyć. Jeszcze szybciej wyszło, ale może później bym używał.
Na pewno tych grawiów, tych podwójnych kostek używam i biegnę tam, gdzie jest czerwone pole i tam zbieram. Znaczy, no, dużo mi to przyspiesza. Chciałem przed nagraniem odcinka nazbierać już te 960 milionów na kolejne miejsce. Zrobię później. Już nie zdążyłem. Dobra, to chyba wszystko. Chyba, że czegoś o czymś zapomniałem, już tak mam, że chcę wam powiedzieć tyle rzeczy, że potem w czasie odcinka myślę o czymś innym, chcę wam to powiedzieć, tamto i zapominam o połowie rzeczy. Także jeżeli zapomniałem, to wam powiem w innym odcinku na pewno. Tak, chyba to wszystko. Dobra, także ogólnie dzięki wielkie za oglądanie i chciałbym podziękować jak najbardziej wszystkim, którzy mnie subskrybują. Za nowe subskrypcje bardzo dziękuję. Już mamy 52 subskrypcje, także powoli idziemy do setki. Jeżeli ktoś chce pograć z nami, nie tylko ze mną, ale z innymi widzami, którzy mnie oglądają i grają ze mną, to dajcie znać, jaki macie nick, wyślijcie zaproszenie w grze i jak się pojawię, czy ktoś inny się pojawi w grze, to zawsze możecie się przyłączyć i grać z kimś razem. Tutaj niektórzy z was, bo ja to może nie, ale macie wysokie levele i bardzo fajnie się z wami gra, bardzo pomagacie, także dzięki wielkie. I no, jeżeli ktoś z was potrzebuje pomocy, podejrzewam, że nie będzie problemu, żeby ktoś z widzów wam pomógł. Także zapraszam, dajcie zaproszenie, napiszcie nick i będziemy razem grali. Także dobra, tutaj pojawiła się jeszcze roślinka, która daje gumy, te krople gumy, także jak zbieracie na tą pszczołę, to polecam zbijać te roślinki i zbierać drop, bo bardzo dużo tych gum tutaj zrobi. Z jednej roślinki, jak macie speeda dużego, to wydropicie około 50 tych gum. Jeżeli sami oczywiście zbieracie, bo jeżeli tam jest więcej osób, to ciężko, ale jeżeli sami, to fajny drobiec z tego. Dobra, jeszcze raz dzięki wielkie, dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.